Siemaneczko wszystko vloggers, jest niebywały plan. Kojarzycie na pewno odcinek, jak wysłaliśmy Bodzia na rap battle. W tym momencie postanowiłem uprzykrzyć Bodziowi troszeczkę życia. Wyślemy Bodzia na stand-up. Boję się, że Bodzio pod presją nie będzie chciał jak gdyby skorzystać z tej oferty. Po prostu się spenia. W dzisiejszych nagrywkach będzie mi pomagał Krzysiu. Ja się tu podekscytowany. Musisz, wiesz, musisz robić takie emocje, żeby być bardziej tym, pod algorytmy się łapać. No, zrób jakieś emocje. Gościu. Dobra. No, tak wyglądają nasi znajomi. Idziemy do klubu, będziemy musieli się wpisać, w sensie potwierdzić kolejność, w jakiej kolejności oni będą występować. No i co, no i zobaczymy, jak sobie Bodzio poradzi. Dobrze, że się ładnie się ubrałeś. Zdenerwowany? No, no. Czy nie? No tak, i właśnie, no. Mi jest tak źle, bo najgorsze jest to, że wy nie wiecie, jak Bodzio się w tym momencie czuje. Tak naprawdę, no, to dobra, są takie emocje. Mogę odmówić, więc... No ale patrzcie, patrzcie, boi się, zesrał się. Bodzio, bo na pewno myślałeś o jakich rzeczach, jakie ci wpadły do głowy. Że będę się z kimś bił. O, coś blisko? Serio? Nie, dobra, nie wiem, jakiś skok na bungee. To coś powiedziałeś mi o pająku w ryju, to myślałem, że jakieś owady czy coś. Dobra, Bogdan, chodzi o to, żebyś ściągnął spodnie w tramwaju. Serio. Pająki. No jak to będzie z zawadami, to już się nie zgadzam od razu na wstępie. No. Dobra, to zawijamy. No to jest zawadami. Ja wysiadamy, nie? Ale pamiętasz, kto nie ryzykuje, ten... Dla mnie nie lubię. Kto nie ryzykuje, ten... No nie lubię. To co lubisz? Nie ryzykować. Poszedłem, wstałem i musiałem pójść spać, bo się tak stresowałem. Po prostu ta niewiadoma jest taka przesrana. Bodek, słuchaj. Za pół godziny będziesz musiał dawać wykład. Nie wiem, szkole... trolujesz mnie teraz, no. No, troluję. Za pół godziny będzie w pubie pod ziemią, będą występy stand-uperów. Dobra, nie bałem się, że to będzie coś z bólem. No, i będziesz, no, miał, zakładam, że mam wyjść, tak? Masz pół godziny na to, żeby wymyśleć sobie wyjście na stand-up, ale masz mi dać telefon, żeby na pewno nic nie wymyślić, nie brać z internetu ani takich rzeczy. A przecież jestem taki śmieszny. Ty, po co jest śmieszny? Ej, słuchaj, pomyśl sobie teraz o ludziach, popatrz im się w oczy. Zobacz. Ale ja nawet próbując nie być śmieszny, będę taki śmieszny. Mistrzowski. Nie, nie, to będzie tak, że takie przyjdzie mnie przysłał. Wydaje mi się, że jak będziesz na początku, to ci będzie lepiej. Drugi, trzeci. I co? Pamiętaj, że to są, że to cię... No dobra. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Dobra, Bodzio, już się zapisaliśmy. Jakiś pomysł? Właśnie nie wiem, nie, bo tak... Na pewno nie będę próbował być śmieszny, bo to nie wyjdzie. Ja nie wiem. Czy Bogdan jest zabawny? Nie. Dobra. O nie, on... O Jezus, ja już... Aha! Ej, ja się popłaczę na scenie. To jest, wiesz, to jest gorsze niż rap battle, to jest gorsze. Bogdan, masz pół godziny na przygotowanie się, dawaj. Dawaj, wymyśl kawał. Ej, powiedz coś śmiesznego, no zrób coś właśnie, śmiesznego. Właśnie. Ej, powiedz mi, wymyśl mi, przypomnij mi chociaż jedną śmieszną sytuację z mojego życia. Nie mam śmiesznej sytuacji w życiu. On nie idzie na stand-up. Zazwyczaj, jak są takie filmy, to zazwyczaj jest tak, że tak, ktoś się tak stresuje i ten jest taki załamany, ale wychodzi super i wyszło, że wiesz, wystarczy się nie bać, a ja wyjdę i co? Nie bój się, będzie dobrze. Ja nawet nie, ja wiesz, myślę, żeby nie powiedzieć o sytuacji, bo sama sytuacja jest teraz śmieszna, ale to wyjdzie tak, tak, to ja wyjdzie tak strasznie. Tak... Dlaczego? Nie, ja już widzę, to będzie cytowane przez was. Ej, to będzie cytowane, będziemy mieli materiał na memy na najbliższe pół roku. Bodzio ma przejęła. Ja tam będę siedział cicho, bo ja nie będę wiedział, co powiedzieć. Ej, nie dość, to wyjdzie gorzej, to wyjdzie gorzej nawet niż awkward, bo ja wyjdę i nic... Błagam, cóż wracać stąd. A właśnie, to jest open mic, czyli jak gdyby każdy mógł się zapisać wcześniej, uprzednio, żeby dawać ten stand-up. Wiecie, normalnie na ten stand-up ludzie się przygotowują. Ale ja wierzę w ciebie, Bogdan. Jesteś elokwentny, nie wiem, co mówić, zabawny, teraz. Przystojny, to też się liczy, przystojny. Za 15 minut będziesz wychodził i powiedz mi, czy już sobie coś przygotowałeś? Nic, kurde.
Próbuję jakieś? Nie wiem. Bo przez ile mam gadać? 5-10 minut? Bogdan, tak naprawdę to była podpucha. Chodziło o to, żeby pokazać, jak twoje życie jest nudne. I że musisz więcej nagrywać na wszystko vloga. I nie, to było słabe, kurwa. Ale to mi się teraz wydaje, ale wy też tam będziecie siedzieli i będzie wam po prostu przykro. Będzie wam przykro mnie. Będziecie żałowali, że to zrobiliście. Nie będzie nam przykro. Będzie zajebiście. Ej, wyjdę na środek i się popłaczę, no. I to będzie przykro. Będę pierwszy się śmiał. Właśnie nawet nie wiem, czy takie jest stand-upy. Ja nie wiem w ogóle, jakie to jest środowisko. A właśnie, musimy zobaczyć, ile mniej więcej... To chodzi na stand-upy. Nie będę podawał nazwiska, bo... Bo RODO i tak dalej, czas na łamanie za to RODO przyjdzie później, ale... Krzysiek już sobie bierze browar na anti-cringe. Słuchajcie, kobieta idealna, walczcie z nim o nią, bo to się rzadko zdarza, żeby kobieta się... Od razu mówię, że zdaję sobie sprawę, że wyglądam dosyć młodo. Zazwyczaj wtedy, kiedy idę po alkohol i zapomnę dokumentów, to równie dobrze mogę zapomnieć o alkoholu. Widzicie gwiazdy? Chuj jak... Słuchajcie, miał przyjść na mój występ, ale nie przyszedł. Postanowiliśmy, że dodamy również naszą reakcję, jak po kilku dniach na spokojnie oglądamy mój występ. Dobra, słuchajcie, szybka reakcja, wszystko vloga na wszystko Bodzia. Cześć wszystkim, bardzo tutaj przyjemnie widzę, wszyscy się śmieją nawet z takich żartów, które no niezbyt tutaj śmieszne były. Tak więc ja... O, właśnie o tym mówię. Oni się zaśmiali. Zaśmiali się, no to dobry wstęp, że tak... O tym mówię. Ja postanowiłem, że się trochę przygotuję na ten stand-up, że pooglądam jakieś stand-upy, żeby się nauczyć. Dlatego przyszedłem tutaj właśnie 15 minut wcześniej, żeby coś zobaczyć. No i to będzie taka zbitka tych dwóch stand-upów. Ja cały czas powtarzam, że słuchajcie, nawet pomyślcie sobie, że wy jesteście. Naprawdę, tam było 20-30... Popatrz co ja robię, stoję z ręką za tym, patrzę gdzieś w dół. Ja ci mówiłem właśnie, chodź kurde, ale tam, wiesz. Ja wiem, ale bo ja tak, wiesz, z jednej strony chciałem właśnie tak zabawnie, ale z drugiej strony miałem w głowie to takie, że powiem coś i tak nikt się nie zaśmie i że po prostu mnie wyśmieją, więc już wolałem tak nie próbować nawet być śmieszny, tylko po prostu przeżyć to. Albo może nie. Także trochę liczyłem, że będzie mniej kobiet, bo teraz żart będzie ambitnie o kupie. No widać, młody jestem to. Nikt się nie zaśmie. Ale dobra, jest dobrze. Uśmiechają się te dziewczyny. O, no tak, tak? Okej. Okay. Tak więc jestem z dziewczyną swoją od kilku lat. I jak widać, znaczy jak wiadomo, są takie związki, gdzie no, przechodzi się przez ten okres przy sobie starania jakoś wcześniej albo trochę później. W sensie może być tak, że w pierwszym miesiącu no... Nikt się nie zaśmiał cały czas. No okej, okay, dobra, przyznajemy, obie płcie srają, pierdzą, jest okej, okay, ale czasami to się jednak trochę przedłuża. Tak więc, cały czas nikt się nie zaśmiał. Straszne, ała. U mnie niestety to już 5 lat trwa i dalej udajemy, że to nie istnieje. I oczywiście można to jakoś zrobić szybciej, no nie właśnie tak powiedzieć, no spierdzieć się, potem się spierdzi druga połówka i się patrzy się w oczy, jest... Ej, słuchajcie, zróbmy tak, zróbmy z tego challenge, robimy tak, cringe challenge, jeżeli uda wam się obejrzeć to wszystko bez pauzowania, z otwartymi oczami oglądając i słuchając świadomie, to naprawdę, kurde, napiszcie, że to zrobiliście, a nie wiem, Bodzio wam skomentuje komentarz, jesteś super. Jest skliwie, no ale ja byłem w takim momencie, że pojechałem z dziewczyną na wakacje z jej rodzicami i oni mieli taki mały domek na Teneryfie. I to było takie małe mieszkanko z cienkimi ścianami, gdzie wszystko było słychać przez pomieszczenia. No domyślacie się, gdzie to zmierza. No i było takie sielskie popołudnie. Ja tak pierdolę. Głównie tak, właściwie nic nie robiliśmy, tam ojciec jej czytał książkę, mama coś w kuchni, nie wiem tam, co, nie wiem co mamy robią w kuchni, ale tam traciła czas, no a dziewczyna moja siedziała na laptopie, no. Dobra, przewiniemy sobie ten żart. Nie wie co mamy robią w kuchni. Co mamy robią w kuchni? Traciła czas, no a dziewczyna siedziała czas. Na laptopie. To poszedłem do toalety, no i dopiero w toalecie się zorientowałem, co się zbiera. No i tak siedzę na tym kiblu. Ej, można liczyć, można zrobić taki counter, sekund bez śmiechu.
kurwa, no, ale mi naprawdę to sprawia taką radość, jak ja widzę, jak ty tam, kurwa, cierpisz. A teraz jeszcze bardziej niż wtedy chyba, nie? Bo wtedy, no, wiesz, tak pewnie odleciałeś trochę, nie? Wtedy, no, też tak, tak się wydaje. Nie, ja dopiero się zacznie, jak to wrzucimy, to będę cierpiał. Popatrz, gościu już zaczął nagrywać z myślą o to, że kurwa, będzie to nie wiadomo co. No i ja muszę powiedzieć, że jestem w miarę dobry w cichym sraniu, bo ja nie jestem osobą taką, że tak powiem, towarzyską. Ja, no, lubię siedzieć w domu, grać na komputerze, no taki jestem. No i wymasterowałem technikę cichego srania, że tak powiem. Po prostu umiem tak zrobić... Ja autentycznie się męczę. A wiesz, że ty to będziesz musiał zmontować jeszcze i będziesz musiał wybrać z tego najlepszy moment. Nie, ale to jest dobre, słuchaj. No super. Dobre, strzelić kloca, żeby to było... Strzelić kloca, czaj się, kloc to gówno. Strzelić kloca, yo. Ej, ciche i nie było słyszalne. Ale czasami się zdarza tak, że mimo wszystko, no, zdarzają się ciężkie dni. I to był jeden z nich. Siedzę na muszli. To są takie chichoty ze mnie. Nie żartów, tylko takie ze mnie. I tak właśnie się zastanawiam, czemu ktoś zbudował muszlę w kształcie megafonu i próbuję... To był primyk, przyznaj się szczerze. To było przygotowane, to było jedyne... Powiedz. Czekaj, bo się męczę, się zmarałem się. To był jedyny żart, który przygotowałem wcześniej. Ogólnie całą historię pomyślałem, że jakoś opowiem i w trakcie będę próbował być śmieszny. I to jedno sobie przygotowałem. Muszę wycisnąć powoli, co trzeba wycisnąć, ale... Myślę, się... że to oglądasz na YouTubie, jako takiego typa, który, z którego chciałeś się pośmiać. Chciałeś włączyć sobie YouTube'a gdzieś. To nie, to ci się żal go robi, wiesz? No właśnie, to... Które kible mają wodę za nisko, prawda? I im wyżej się siedzi, tym głośniejszy jest plusk. I... Czasami daje się papier, żeby złagodzić upadek, prawda? Nie wiem, czy ktoś tak robił, ale... Ole, spalmowała! Spalmowało! Ale ja się tak rozkręciłem, tak? Popatrz, widzisz, miałem taki, podniosłem głos, tak... O, ktoś się zaśmiał, nie? O nie, sobie tak zrobiłeś? No nie, tak? Myślisz, że to jest tak? Myślisz, że to jest tak? O nie! Mają wodę za nisko, prawda? I im wyżej się siedzi, tym głośniejszy jest chlusk. Plusk. I czasami daje się papier, żeby złagodzić upadek, prawda? Nie wiem, czy ktoś tak robił, ale... Zrywacie papier, dajecie, żeby nie było słychać, jak... Rzeczywiście, spada. No, ja niestety zapomniałem, co zrobić. Rozkręciłeś! Ale to jest dobre! Ej, Bodzio, kurwa! Ja pierdolę! Ale to jest mocne! Miałem to zrobić. I zorientowałem się, jak... Kloc był już w połowie wyjścia. Kloc! O, przepraszam, się sam zaśmiałem ze swojego żartu. W każdym razie, no, to było fajne, to było fajne. I się zastanawiam, czy się nachylić po papier, czy spróbować spuścić po cichu. Bo jakby się jak się nachylę po papier, to jak się wstaje, to się spina po śladki, więc utnę w połowie coś... A to jest dobre akurat, bo tutaj wiesz, gada... Właśnie, tak, jedyne coś... No, to trzeba było wyrzucić. No i... Ale właśnie ja na przykład, ja tam w tym momencie zacząłem gnić, bo mnie to jara, nie? Mnie to śmieszy, że gówno się ucina i wiesz, jest brudna dupa. A wiesz, a oni wiesz, taki co? Wiesz, mnie to też tak denerwuje, że ludzie nagle udają, że nie srają, nie? Co, uciąć gówno? Pierwsze słyszę. Keruj mnie. To była taka walka życia. Postanowiłem, że jednak wyrzucę wszystko, co miałem bez papieru. I... No i poszło gładko w sumie, to nie ma jakiegoś zakończenia, to tak to miało być tak. Takie dziwne. Oto, widzę, że nie trzeba się było w ogóle przygotowywać. A tak ty teraz pomyślałeś, że tak wiesz, że to jest... Polecę z flow. Tam naprawdę była taka atmosfera, że niektóre żarty przychodziły. Teraz jak my sobie, kurwa, hejterzy, oglądamy to przed komputerem, to wiecie, my to do kosza wrzucamy, nie? Ale chodzi o to, że to nie jest takie łatwe, jak on się wydaje. W każdym razie, dobra, jakiś drugi temat to, no jak mówiłem, lubię grać w gry. Dużo czasu spędzam przed komputerem. Raz mnie rodzice zostawili na noc z moimi młodszymi siostrami w domu. To... No, gdzieś wyjechali o 13 i o 18 zorientowałem się, że puka do mnie sąsiadka, że przyszła do niej moja siostra, która miała w tej chwili rok. Mieszkamy na takim osiedlu domków jednoosobowych i moja siostra przeszła 3 przecznice dalej. No, nie jestem z tego dumny, ale przeszła 3 przecznice dalej w miejsce, w które widziała, że moja mama wyjeżdża. A ja nawet nie zauważyłem, że minęła godzina czy coś. Czy coś? Rednego.
Ale prawdziwe, właśnie, bo zazwyczaj z ten papierze opowiadałem. Właśnie w ogóle ja też ci powiem. Tam kerujesz, no. Takie historie, no, lekko naciągane, albo zmyślane, u mnie to jest mimo wszystko, staram się. A ale pamiętam jeszcze, że teraz sobie rzeczywiście przypomniałem, że ja się w tamtym momencie wkurwiłem na ciebie, że zjebałeś tą historię. Bo ona naprawdę dobrze opowiedziana była serio dobra. Tylko właśnie się zastanawiam, czy tacy ludzie by to tak, wiesz, tak by zgnili jak my, bo... Inna sytuacja, o, na przykład granie w gry mi bardzo pomagało w szkole, bo angielski język, jak wiadomo, używany w grach. Jak była kartkówka ze średniowiecza, no to... Ty trzymasz mikrofon dwoma rękami, kurwa. To jest tak mocne, to jest tak mocne. To jest tak beciarskie, taka zamknięta pozycja. O kurde, ej, no ale mocno to zamknięte. Same szóstki leciały, bo tu miecz, zbroja, wszystkie słówka, techniki takie znałem. Okej, okay, to też średnio. Chwila, co jest jeszcze miałem? Ale co tam zrobiłeś? Sprawdziłeś coś czy nie? No, że niby wiesz, czy mam coś zapisane, wiesz tak. No tak, że nic tam nie miałeś, tak? Nic nie miałem. Tak, to ja może chyba tyle w sumie. Wielkie brawa! Wszystkim tylko nie stand-upem, kurwa, w sumie. Ale nie, ej, zastanawiam się, czy na przykład... Czy teraz w sensie... jakbyś się przygotował, to byś kurwa zrobił to dużo lepiej. Jakbyś mi dał na to dzień, to by było gorsze. O no. Jakbyś mi dał dzień na to, to ja bym to tak... Ale nie, bo no, my... Wszystkie słówka, techniki takie znałem. Okej, okay, to też... Ręka w kolano. Ale zostałem ręką. Że ej, o, poszła ręka w kolano? Jest! Pięknie. Ale tak, to ja może chyba tyle w sumie. Nie ma to jak zacząć występ od bycia, no te wcześniejsze żarty takie średnio śmieszne były, a później kończyć każdy wątek, no tutaj w sumie nie mam zakończenia. Słuchajcie, to był jego debiut sceniczny, wielkie brawa, a w moim debiut w stand-upie. I co? Będę miał za kwasie rano. Od śmiania się, nie? Nie, no on od cringe'u. Spinałem się, no. Strasznie. Ale przynajmniej mogę myśleć znowu, Jezu. Ej, ale to właśnie... To było straszne, ja nic nie mogłem. Ale nie, dobrze. Z wami gadać nie mogłem. Nie, ja wam powiem szczerze, jeżeli... Zastanówcie się wy. Ktoś by wam powiedział, słuchaj stary, za pół godziny robisz stand-up przed, nie wiem, 40 osobami. Tak. Cześć. Ja tak mało już się odzywałem, bo teraz mam takie, wiesz... Przecież jak coś mówię, to... Nieważne, to mnie oceniają, kurwa, nie wiem.